Mamy dwa naczynia. 5- i 9-litrowe. Jaką ilość wody w pełnych litrach jesteśmy w stanie odmierzyć, używając tylko tych dwóch naczyń? Czy jesteśmy w stanie odmierzyć na przykład 3 litry wody? Sprawdźmy. Napełnijmy większe naczynie wodą. Przelejmy z niego 5 litrów do mniejszego naczynia. W większym zostaną 4 litry, ponieważ 9 to 1 razy 5 plus 4. Opróżnijmy teraz mniejsze naczynie i przelejmy do niego te 4 litry z większego naczynia. Napełnijmy teraz większe naczynie ponownie wodą. Większe naczynie napełnialiśmy już 2 razy, z czego 4 litry są teraz w mniejszym naczyniu, 9 litrów w większym, a 5 litrów wylaliśmy. Dopełnijmy teraz mniejsze naczynie, przelewając do niego litr z większego naczynia. Mniejsze naczynie napełniliśmy już także dwukrotnie. 2 razy 9 to 2 razy 5 plus 8. I właśnie 8 litrów jest teraz w większym naczyniu. Co się stanie, jeżeli opróżnimy mniejsze naczynie i przelejemy do niego 5 litrów z większego naczynia? Mniejsze naczynie napełniliśmy już trzykrotnie. 2 razy 9 to 3 razy 5 plus 3. I właśnie dokładnie 3 litry są teraz w większym naczyniu. Wykonaliśmy zatem nasze zadanie. Ale powróćmy do bardziej ogólnego pytania. Jaką jeszcze ilość wody możemy odmierzyć, postępując w ten sposób? Zauważmy, że do tej pory w większym naczyniu pozostawało 4, 8 i 3 litry. W następnych krokach będzie to 7, 2, 6, 1, 5 i w końcu 0 litrów. Tak więc otrzymujemy wszystkie możliwe reszty z dzielenia przez 9. Ale możemy jeszcze napełnić mniejsze naczynie wodą. Tak więc tak naprawdę możemy uzyskać każdą liczbę całkowitą od 0 do 14. Gdyby zmienić dane objętości naczyń na inne liczby, ale również względnie pierwsze, na przykład 15 i 8, to za pomocą takich naczyń jesteśmy w stanie odmierzyć każdą całkowitą liczbę litrów pomiędzy 0 a 23. Zastanówcie się, dlaczego taka metoda nie zadziała, jeśli największy wspólny dzielnik pojemności obu naczyń będzie liczbą większą od jedności. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.